Trenerze, jak sytuacja kadrowa, jak sytuacja zdrowotna? Wiemy, że po ostatnim spotkaniu Kuba Wawrzyniak narzekał na łydkę, wczoraj trenował i czy to oznacza, że leci dzisiaj do Wrocławia? No i jak z Danielem Liboją? Nie ma problemów ani z jednym, ani z drugim. Nie ma wiadomych względów tych, których nie ma od dłuższego czasu, to znaczy Sagana, Efira i Polskiego. Do nich dołączy teraz Żyro i Wredoliak. Pozostali wszyscy do dyspozycji. Panie trenerze, Śląsk ostatnio 3-0 w Poznaniu. Sebastian Mila odchodzi z zespołu, najprawdopodobniej będzie chciał się pożegnać. Czy jakoś szczególnie uwagę pan każe zwrócić zawodnikom na niego? Zawsze szczególną uwagę się zwraca na takiego zawodnika, jakim jest Sebastian Mila, bo to jest jeden z najlepszych pomocników w Polsce. Jednoznacznie, co jest jednoznaczne z tym, że jest pierwszoplanową postacią w Śląsku Wrocław i na pewno trzeba będzie baczną uwagę zwrócić na niego, bo on jest tym motorem napędowym. To jest zawodnik, który często reguluje rytmy spotkania własnej drużyny, który dyryguje, że tak powiem, tą grą zespołu, ale na pewno nie będziemy robić krycia indywidualnego. Zawsze ten zawodnik, który będzie najbliżej w strefie Sebastiana, będzie musiał być blisko niego, aby mu nie pozwolić i nie dać zbyt dużo czasu na to, żeby popatrzył, pomyślał, bo robi to bardzo szybko i dobrze. Trenerze, mówi się o Śląsku Wrocław, że jest taką drużyną solidną, ale może bez jakości. Które formacje pana zdaniem w tym zespole jest najsilniejsza? Bo jakby tak przeanalizować atak, no nie jest jakiś tak wybitny. Obrona, no też nie jest super, bo sporo goli tracą, podobnie, że tak bramkarz. Kogo się może poza Sebastianem najbardziej należy obawiać zespołu Śląska? Ja osobiście oceniając drużynę Śląska uważam, że to jest bardzo dobry, dobrze współpracujący ze sobą kolektyw. Zawsze znajdziemy zawodników wyróżniających się. Był i Kelemen takim zawodnikiem w swoim momencie, jest takim zawodnikiem Sebastian Mila, ostatnio dobrze gra Diaz, Sobota wtedy, kiedy jest w formie, jest znakomitym zawodnikiem. W środku pola ta współpraca między Kaźmierczakiem, Milą i w zależności kto tam gra, Elsner czy Stefanowicz, to naprawdę bardzo mocna linia. No i z drugiej strony ta pewność siebie drużyny w stałe fragmenty gry. Śląsk Wrocław w tamtym sezonie zdobył naprawdę bardzo dużo bramek po stałych fragmentach gry, mając zawodników rosłych, dobrze grających głową i w tym sezonie też wierzą w to, że mogą wiele bramek strzelić po tych akcjach. Także wydaje mi się, że jest to kolektyw, który stać na wygranie po prostu z każdym. Stąd też takie spotkanie w Poznaniu z Lechem to udowadnia, że wtedy, kiedy wszystko w zespole funkcjonuje tak, jak powinno, oni są naprawdę nieprzypadkowym mistrzem kraju i to nas stawia w trudnej sytuacji. W tym meczu nie będzie łatwo o punkty. Emil. Proszę bardzo. Trenerze, w tej chwili macie 7 punktów przewagi nad wiceliderem, 8 nad drużynami z miejsc trzeciego i czwartego. Czy w takim razie czujecie w pewnym sensie jakieś, nie wiem, nasycenie, czy też psychiczny komfort, że nawet jeżeli nie daj Boże coś, to ta przewaga i tak cały czas będzie spora, czy jednak wręcz taki dodatkowy głód, że jeszcze więcej, żeby jeszcze ta przewaga przed Wuźmą była jeszcze większa? Mhm. Powiem tak, z jednej strony trzeba umieć wykorzystać sytuację, tak, żeśmy to zrobili chociażby w ostatniej kolejce, gdzie te wyniki były sprzyjające dla nas i wygrana z Ruchem pozwoliła nam na odskoczenie od naszych rywali. W tym spotkaniu na pewno
większą, zdecydowanie większą presję na sobie będzie miał zespół Śląska Wrocław, który gra na własnym boisku, który ma dosyć dużą stratę nie tylko do nas, ale do drużyn, które są w strefie tych miejsc pucharowych i dla nich to jest niesamowicie ważne spotkanie. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy wykorzystali właśnie taką sytuację, że my komfortowo możemy się czuć zdecydowanie lepiej. Ta presja nie jest tak duża na nas, bo ta przewaga jest rzeczywiście znaczna i życzyłbym sobie, abyśmy ten aspekt psychologiczny naprawdę wykorzystali, bo jest ku temu znakomita okazja. Michał Chojecki, Super Express. Mam dwa pytania. Pierwsze chciałem zapytać o to zamieszanie wokół Śląska Wrocław w ostatnim tygodniu. Czy sądzi pan, że może to mieć znaczenie jakieś na postawę drużyny z Wrocławia? A drugie pytanie chciałem zapytać o defensywę Legii, na którą pan przez całą rundę narzekał. Teraz dwa mecze bez straconej bramki. Czy to po prostu rywale byli mniej wymagający, czy obserwuje pan istotny przełom w postawie właśnie obronnej drużyny? Trudno mi powiedzieć, jaka sytuacja panuje w drużynie Śląska Wrocław. Po ostatnim meczu mogę myśleć, że znakomita. I że to wszystko, co się dzieje wokół drużyny, to ich po prostu bardziej scementowało i tym bardziej są drużyną, ale nic więcej na ten temat, bo to nie moja sprawa i nie mam zamiaru się wtrącać i wchodzić do czyjegoś ogródka. Dzisiaj oni mają jakiś problem, jutro możemy mieć my, tak to w piłce jest. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, o linię defensywną naszą, no taka jest często kolej rzeczy, że czasami są błędy indywidualne, czasami zespołowe i tych bramek traci się więcej. Najważniejsze jest to, że w ogólnym bilansie wychodzi nam to na dobre. Mam tu na myśli ilość strzelonych i ilość straconych bramek. To takie założenia taktyczne, taka forma i styl gry, jaki chcemy grać, to nam się po prostu opłaca. A na pewno cieszy to, że nie straciliśmy w ostatnich spotkaniach bramki. Bo wiemy, że w każdym meczu strzelamy bramkę. Jeśli tak by było we Wrocławiu i podtrzymalibyśmy i tą króciutką pasę niestraconej bramki, podtrzymali naszą strzelonych bramek, to wiemy, jaki wynik byśmy przywieźli. Proszę, Emil. Trenerze, Śląsk-Wrocław od dwóch miesięcy pozostaje bez zwycięstwa na własnym obiekcie. W tym czasie poniósł dwie porażki z Zagłębiem Lubin. No i wiadomo, dwa tygodnie temu w jakich okolicznościach zremisował z Jagiellonią Białystok. Czy pana zdaniem to dodatkowo może tę presję, o której pan wspominał, jeszcze wzmożyć, ewentualnie jakąś traumę może wzbudzić w zawodnikach z Wrocławia? Nie sądzę, bo jednak ten czas biegnie dosyć szybko i po każdej porażce, po każdym niepowodzeniu rzeczywiście jest jakiś krótki moment, aby przemyśleć, aby nawet czuć się czasami przybitym, ale kolejne mecze, które nadchodzą, no powodują i prowokują to, że zawodnik musi się podnieść, musi grać następne spotkanie i akurat to spotkanie wygrane w Poznaniu w takim stylu, w jakim go wygrał Śląsk-Wrocław, powoduje, że oni na pewno już nie myślą o tym, co się stało z Zagłębiem Lubin w derbach Dolnego Śląska, co się stało z Jagiellonią Białystok, gdzie wypuścili z rąk 3-bramkową przewagę, tylko są przekonani, że są drużyną, są silną drużyną, że potrafią grać z każdym przeciwnikiem dobrze i osiągnąć dobry wynik, tak jak to miało miejsce w Poznaniu. Na pewno to jest coś, co zostało im w głowach. Proszę do mikrofonu, dobrze? Sekundeczkę, panie Wojtku. Słyszę. Panie trenerze, chciałem zapytać o plany na przerwę zimową. Gdzie wyjedziecie i czy planuje pan wzmocnienie zespołu? Mhm. Jedziemy na dwa obozy zimowe. Jeden do Cypru, tam gdzie Legia była
ubiegłym roku. Kolejny obóz jest w Hiszpanii, tam gdzie Legia była 2 lata temu. Wzmocnienia? Na razie na ten temat nic nie wiemy, ani w jedną, ani w drugą stronę. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że takim wspaniałym wzmocnieniem byłby na pewno Marek Saganowski, Rafał Wolski i Efir, zawodnicy, z których z Marka po części mogłem skorzystać, z pozostałych zawodników praktycznie w ogóle i mam nadzieję, że w końcu zdrowie im pozwoli wszystkim, aby przystąpić do okresu przygotowawczego przede wszystkim zdrowymi, a później już my będziemy się martwić, aby doprowadzić ich do odpowiedniej formy fizycznej. Marcin Szczyk, Legionet. Panie trenerze, tak, bo to pewnie się już nie będzie okazji spotkać po tym meczu. Chciałem zapytać o takie podsumowanie generalne tej rundy. Co się panu najbardziej podobało, co pana zaskoczyło, na plus, co na minus, co można było zrobić lepiej, czy może nic się nie dało już zrobić lepiej? Ta konferencja czasami tak jak mecz, nie? Zaczyna się słabiutki, jakaś jedna, druga akcja i się rozkręca wszystko. Tak widzę, że tu też się rozkręca, a my mamy trening. Nie, jeśli chodzi o takie podsumowanie rundy, wydaje mi się, że tak naprawdę to na gorąco ją podsumowujemy. Po każdym spotkaniu gdzieś tam wracamy do poprzednich spotkań, tak jak i tutaj było pytanie o dwóch meczach, gdzie bramki żeśmy nie stracili. Zawsze gdzieś wracamy tam do tyłu i podsumowujemy w jakiś sposób tą rundę. Ale tak ogólnie to ja bym powiedział na temat tej rundy jedną ważną rzecz, która mi się podobała i to było coś naprawdę bardzo ważnego, aby osiągnąć taki wynik, a nie inny. Regularność drużyny. To mi się wydaje było takim bardzo, bardzo ważnym aspektem zespołu, który ma potencjał, który potrafi grać w piłkę i do tego dołożył właśnie tą regularność, bo to nam pozwoliło na to, aby odskoczyć troszeczkę od tych najgroźniejszych rywali. To jeszcze zapytam na koniec. Miro Radowicz powiedział, że na gwiazdkę najchętniej by sobie życzył powrotu kibiców na trybunę. Co by pan sobie w takim razie życzył na gwiazdkę od Świętego Mikołaja? Nic wielkiego sobie nie życzę, bo jak się nie mylę, to Święty Mikołaj daje prezenty za kończący się rok. To wydaje mi się, że trudno go jeszcze obarczać już dzisiaj takimi obowiązkami na przyszły rok. Wydaje mi się, że my dobrze żeśmy się sprawowali w tym ubiegłym roku i nagrodę już mamy taką, że jesteśmy mistrzem jesieni, mamy przewagę nad pozostałymi rywalami, a życzenia takie może zrobimy w Sylwestra. Proszę bardzo, ostatnie pytanie. Sławek Furgał, TVP Warszawa. W takim razie, panie trenerze, co w przyszłym roku Mikołaj da Legii rózgę, czy nie? Czy będzie to mistrzostwo, czy... No właśnie, bo tutaj było pytanie, czy jesteście bezpieczni. Bo cały czas wszyscy liczą na to w Warszawie, że Legia zdobędzie Mistrzostwo Polski. Daleko pan wybiega w przyszłość, nie? W przyszłym roku wiadomo, co się wydarzy w przyszłym roku. Ja bym wrócił, jeśli pan pyta o to, tutaj kolega dziennikarz też pytał. Dla nas niesamowicie ważnym jest to, abyśmy grali dla jak największej ilości kibiców na stadionie, aby ta atmosfera była rzeczywiście taka, jaka powinna być na boisku lidera. Ja bym powiedział kibicom, wszystkim być może, ale przede wszystkim tym, którzy nie do końca chcą się przekonać, żeby przyjść nas dopingować. Z boku to widać tak i od środka, z naszej strony również, poza Sosnowcem i Szczecinem, nigdzie nas nie lubią jako drużyny. Wiemy, wszędzie gwizdają na nas. Nie jesteśmy zespołem lubianym.
Dlatego my sami zróbmy wszystko, cała sportowa rodzina Legii Warszawa, abyśmy się trzymali razem, bo tylko w ten sposób możemy zbudować mocną drużynę i jeszcze mocniejszy klub. Tego bym sobie życzył w przyszłym roku. No i oby to się spełniło. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia, kiedy na pewno poinformujemy Państwa i zaprosimy na kolejne spotkanie. Dziękujemy za tą rundę, była naprawdę bardzo...